Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym webinarze zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot z Bystrej. Są z nami naukowcy, pan profesor doktor habilitowany Tomasz Mikołajczyk, który reprezentuje Pracownię Ekspertyz i Badań Ichtiologicznych PEBiS Krakowa oraz doktor inżynier Michał Nowak, reprezentujący Gospodarstwo Rybackie Mazamp. Panowie są współautorami raportu, o którym dziś będziemy mówić. Jest to najnowszy raport, który prezentuje nowe wyniki badań w projekcie, który trwa już kilka lat. W 2020 roku ukazał się pierwszy raport dotyczący tego, w jaki sposób elektrownie termiczne, takie jak elektrownie węglowe w przypadku Polski, które są zaopatrzone w otwarty system chłodzenia, czyli taki, który pobiera wodę z rzek, w jaki sposób wpływa on na ryby w rzece, a dokładnie rzecz biorąc, ile tych ryb w systemach chłodzenia rzek ginie. Wtedy po raz pierwszy zaprezentowaliśmy szokujące dane, były to pierwsze tego typu badania w Polsce, chociaż problem ten w innych krajach już był wcześniej znany. Rok później ukazał się kolejny raport, który dotyczył z kolei tego, w jaki sposób elektrownie podgrzewają rzeki poprzez zrzut tych gorących wód pochłodniczych. Dzisiaj zaprezentujemy Państwu najnowszy raport, który podsumowuje wyniki badań prowadzonych w 2020 i 2021 roku. Są to szacunkowe straty w ichtiofaunie Wisły i Narwi spowodowane przez zasysanie ryb i wczesnych form narybkowych do systemów chłodzących elektrowni Połaniec, Kozienice i Ostrołęka B. Zanim jednak oddam głos prowadzącym to spotkanie, tak, ja też się przedstawię, bo nie zrobiłam tego na samym początku, za co przepraszam. Nazywam się Diana Maciąga i prowadzę kampanię klimatyczno-energetyczną w Stowarzyszeniu Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i mam przyjemność dzisiaj być prowadzącą spotkanie z Państwem i z naszymi ekspertami. Zanim zaczniemy, szczypta informacji technicznych. Nasz webinar potrwa półtorej godziny, z czego przewidujemy 45 minut na prezentację naszego raportu oraz 45 minut dla Państwa. Będzie można zadać wtedy pytania naszym prowadzącym. Webinar jest nagrywany. W trakcie webinaru, po zakończeniu, w czacie zapiszę Państwu kilka ciekawych linków do naszego raportu, do briefingu, który podsumowuje wyniki, ale także do wcześniej przygotowanych na przykład animacji czy krótkiego reportażu na tematy, które będą dzisiaj poruszone. Jeszcze jeśli chodzi o jedną sprawę techniczną. W trakcie prezentacji mogą Państwo, jeżeli wpadną Wam do głowy już jakieś pytania, zapisać je sobie, natomiast proszę, żeby nie zadawać ich w czacie podczas samych prezentacji. Zaraz, kiedy skończymy tą część prezentacyjną, otworzy się specjalne, osobne okno, w którym będą mogli Państwo zadawać pytania i bardzo proszę, żeby je wpisywać właśnie tam, gdyż zdecydowanie łatwiej będzie nam wtedy je znaleźć. Ja wtedy powiem, gdzie można to wpisywać. Dobrze, myślę, że w tej chwili możemy zaczynać i poproszę w takim razie pana, właśnie, który z panów zacznie? Michał. Dobrze. Ja już włączę prezentację. Jesteśmy w trybie prezentacyjnym. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Michał Nowak. Pracuję w Gospodarstwie Rybackim Mazanów. Chciałbym Państwu przedstawić wyniki naszych ubiegłorocznych badań, w których staraliśmy się odpowiedzieć na to, jaka część wczesnych stadiów rozwojowych ryb trafia do systemów chłodzenia elektrowni Kozienice i Ostrołęka. Ale na początek
garść, może jeszcze właśnie gwoli ścisłości, w kooperatywie wykonywaliśmy te badania. Wspomniany już zaanonsowany pan profesor Mikołajczyk, który zaraz po mnie będzie bardzo szczegółowe wyniki dotyczące połańca prezentował. Także pan doktor Łukasz Mikołajczyk, pan magister Dariusz Skowronek i pan magister Robert Wawręty. I w takiej mocnej ekipie żeśmy te badania prowadzili. Kilka słów wstępu. Cały ten problem, z którym próbujemy się tutaj zmierzyć i który próbujemy przebadać, jest spowodowany przez taką pewną przypadłość ryb, a mianowicie przez ich tendencję do swobodnego dryfowania z prądem wody przez pierwszych kilkadziesiąt godzin do kilku, u niektórych gatunków nawet tam do kilkunastu dni może to dochodzić. Jest to proces złożony, w którym ścierają się i przenikają z jednej strony siły hydrauliczne, które stanowią o takiej biernej stronie tego procesu dryfu. Z drugiej strony stopień rozwoju ontogenetycznego poszczególnych osobników, mówiąc wprost, ich zdolności do pokonywania określonych prędkości przepływu wody, oraz trzecim bardzo ważnym składowym całej tej układanki jest natężenie światła, które ma bardzo istotny wpływ na dynamikę całego tego dryfu wczesnych stadiów rozwojowych. Żebyśmy dobrze rozumieli, o jakich rybach tutaj rozmawiamy, to proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to zdjęcie w lewym górnym rogu mojej prezentacji. Mamy tam przekrój, akurat to jest próba pobrana jednego tylko dnia. Mamy tutaj larwy, to są te na samym dole szalki Petriego o długości 5-4 mm. Następnie są takie w środkowej części takie osobniki 8-10-12 mm, aż po narybek tak zwany, czyli już osobniki zupełnie wykształcone, ale wciąż jeszcze młodociane o długości 20-30, niekiedy nawet 50 mm. Więc widzicie Państwo, że mamy tutaj do czynienia z całą gamą ryb o zasadniczo różnych zdolnościach pływackich. Przyjmuje się, że takie młodociane ryby mogą pokonywać maksymalnie prędkości rzędu 7, no niechby nawet 10-krotności ich długości ciała. No więc jeżeli mamy do czynienia z osobnikami 5-milimetrowymi oraz 50-milimetrowymi, to ich zdolności pływackie różnią się no, z grubsza o jeden rząd wielkości. Dlatego tak duży wpływ na dynamikę dryfu tych młodocianych ryb mają siły hydrauliczne, czyli rozkład prędkości przepływu wody w korycie, wielkość przepływu w ogóle oraz natężenie światła, ponieważ dryf przebiega z różną intensywnością za dnia oraz w nocy. W naszych warunkach klimatycznych za dnia dryfują tylko nieliczne gatunki i w ograniczonej liczebności, natomiast główna masa, że tak powiem kolokwialnie, dryfu odbywa się w nocy, w ciemności. Tutaj są konkurencyjne hipotezy mówiące, dlaczego tak jest, czy te ryby tracą w nocy orientację, czy wręcz przeciwnie, czy jest to celowy ich zabieg, aby pod osłoną ciemności wymykać się drapieżnikom, a jednocześnie umożliwiać sobie dyspersję w dolne, w niżej położone odcinki rzek. No, to jest wciąż kwestia otwarta, w jakim stopniu, który z tych czynników ma tutaj znaczenie. A w związku z tym, że jednak bardzo duży, przemożny wpływ ma rozkład prędkości przepływu wody, no to na tym rysunku w górnym prawym rogu widzicie Państwo tak ideograficznie przedstawione zmiany w liczebności, w zagęszczeniu dryfujących larw
nam odcinkach prostych i meandrujących rzeki. To jest akurat rysunek na podstawie prac takich monumentalnych, fundamentalnych dla tej dziedziny prac Pawlowa wykonanych na Wołdze. Ale on nam z grubsza uzmysławia, czego możemy się spodziewać, przystępując do badań jakiejś rzeki. Te badania przeprowadziliśmy po to, aby odpowiedzieć sobie po pierwsze na pytanie, jak dużo ryb dostaje się mimowolnie do systemów chłodzenia elektrowni termicznych o otwartym obiegu wody. I to jest pytanie, które towarzyszy nam już od 2018 roku. Wtedy rozpoczęliśmy te badania. I prezentując kolejne odsłony naszych badań w kolejnych latach, niemal zawsze spotykaliśmy się z tym samym pytaniem, zresztą skądinąd bardzo słusznym, że tych ryb ginie tam taka bądź taka ilość, kilkadziesiąt bądź kilkaset milionów, ale liczby te mogą się wydawać bardzo duże, ale jaka to jest część całości, jaka to jest część ogólnej liczby tych stadiów młodocianych dryfujących na danych odcinkach rzek. W konsekwencji, czy ta ilość ryb zasysanych do systemów chłodzenia elektrowni to jest w ogóle dużo, czy mało? I jakie to ma, czy może mieć znaczenie dla długofalowego funkcjonowania populacji poszczególnych gatunków? No więc macie tutaj Państwo poglądowy rzut na sytuację w Kozienicach. Pobieraliśmy próby czterokrotnie w kwietniu, w maju, w czerwcu i w lipcu. W górnym prawym rogu widzicie Państwo wielkości przepływów. Udało nam się akurat tak, że no bardzo szerokie spektrum wielkości przepływów skonfrontowaliśmy z naszymi badaniami od 270 metrów sześciennych aż po ponad 1000 metrów sześciennych na sekundę. Pobieraliśmy próby kilkadziesiąt metrów powyżej miejsca ujęcia wody do elektrowni oraz kilkanaście metrów poniżej spustu tych podgrzanych wód wypuszczanych z systemu chłodzenia. Oraz dodatkowo, to widać tutaj w prawym dolnym rogu, wykorzystaliśmy prom w świerżach do poboru prób na całej szerokości koryta Wisły. To znaczy prom zatrzymywał się co kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów, i w każdym z tych punktów dwie pułapki wykonane z gazy młyńskiej były umieszczane. Jedna tuż pod powierzchnią wody, a druga była sprowadzana na takim stelażu aż do dna. I tak postępowaliśmy przez całą szerokość Wisły, aby uzyskać całościowy obraz, ile to tych stadiów młodocianych tam dryfuje. Te badania były wykonane w dwóch terminach. 7-8 czerwca i 11-12 lipca przy przepływach 400 i 270 metrów sześciennych na sekundę. I co warte zaznaczenia, one były przeprowadzone wyłącznie w nocy. To znaczy wtedy, kiedy no, spodziewaliśmy się największego natężenia dryfu. Aczkolwiek oczywiście nie wykluczamy i nie przekreślamy tego, że ten dryf może mieć miejsce również za dnia, tylko że z wcześniejszych naszych badań było już wiadomo, że no, powiedzmy jest on zaniedbywalny w stosunku do tego, co dzieje się w nocy. No tak, tutaj kilka poglądowych zdjęć, jak wyglądały prace na promie. Na lewym górnym zdjęciu widać jeszcze właśnie, jak wygląda taka pułapka, to są,
to były takie same pułapki, z jakich korzystaliśmy w poprzednich latach badań, żeby zachować, po prostu już tutaj ujednolicić to. I analogiczna sytuacja nad Narwią, na Narwi, tylko że jako, że na Narwi nie pływa w tamtej okolicy akurat żaden prom, no to posłużyliśmy się naszą własną łodzią, która po prostu kilkukrotnie na szerokości koryta była kotwiczona i z tej łodzi pobieraliśmy próby. Następnie zinterpolowaliśmy uzyskane wyniki, aby zmapować na przekroju koryta właśnie zagęszczenie tego dryfującego ichtioplanktonu. No i nie było to żadnym w sumie zdumieniem, znając badania z innych rzek europejskich i światowych, że największe zagęszczenia dryfującego ichtioplanktonu oczywiście były przy brzegach, zarówno przy prawym, jak i przy lewym. Tutaj akurat widzicie Państwo przekroje z czerwca i lipca w Kozienicach. I na kolejnym slajdzie analogiczne, o przepraszam, jeszcze na kolejnym, analogiczne mapowanie dla Narwi. W Narwi jeszcze bardziej się to zaznaczało. Jeszcze bardziej się to zaznaczało, ta koncentracja przy brzegach. No, to nie jest zdumiewające, dlatego że najprawdopodobniej, no, tak się przypuszcza ogólnie, że te młodociane stadia rozwojowe, one za dnia kryją się w przybrzeżnej roślinności, wykorzystując zastoiskowe lub przeciwprądowe mikrosiedliska, dzięki czemu nie są wówczas unoszone i nie są narażone na drapieżnictwo, a w nocy wydostają się z tych mikrosiedlisk i dają się porwać nurtowi. No, ale nie mniej te mikrosiedliska charakteryzujące się spowolnieniami nurtu, no one znajdują się przy brzegach, dlatego też maksymalna koncentracja zawsze tych larw jest przy brzegach. A jeśli chodzi o liczby, to przy brzegu lewym, to znaczy tym, na którym zlokalizowana jest elektrownia, zarówno w Kozienicach, jak i w Ostrołęce. Jeśli wydzielimy sobie część tego przekroju odpowiadającą poborowi wody w danym terminie do elektrowni, to jest to zakreskowane pole po lewej stronie, to w tym obszarze można interpolować, było zagęszczenie około 0,4 osobnika na metr sześcienny w czerwcu i nieco ponad 0,3 osobnika w lipcu, co skutkowało po dokonaniu przeliczeń, które tutaj nie będę się w nie wdawał, możecie Państwo śmiało sięgnąć do raportu i tam bardzo szczegółowo jest to omówione, co zaskutkowało szacunkiem około 70 milionów osobników prawdopodobnie zassanych do systemu chłodzenia elektrowni Kozienice. Najwięcej było to w czerwcu, nieco ponad 39 milionów, w lipcu ponad 23 miliony. Na Narwi, w Ostrołęce, analogiczne interpolacje, no, zwłaszcza w czerwcu, dały dość dużą wartość, niemal 0,8 osobnika na metr sześcienny. W lipcu było to nieco ponad 1/10. No i koniec końców skutkowało to szacunkiem na poziomie nieco 19 milionów osobników. No tylko trzeba pamiętać, że Narew to jest rzeka o rząd wielkości przepływu mniejsza niż Wisła. I tutaj również czerwiec charakteryzował się największym zagęszczeniem, największą liczebnością dryfującego ichtioplanktonu, ale nie lipiec był, postępował tuż za nim, tylko maj. No i teraz dużo to czy mało? Bo no, liczby dla jednego mogą się wydawać duże, dla innego małe. 70 milionów, 19 milionów, ale ile to jest w stosunku do całości? No więc proszę Państwa, w Kozienicach
to w zależności od terminu było 21 do 26%. 20, powtórzę to specjalnie, ponieważ no, wcześniej, zanim te badania przeprowadziliśmy, to często tak rozważaliśmy sobie, a czy jeśli się okaże, że to będzie 1% albo 5% albo 10%, to czy to będzie już dużo? No, w badaniach okazało się, że to jest 1/4 bądź 1/5 bądź nawet 1/4 wszystkich dryfujących w tym przekroju larw. Znajduje się w obszarze, który jest zasysany do systemu chłodzenia, czyli de facto one tam giną. Możliwość przeżycia jest zaniedbywalnie niska. W Ostrołęce w czerwcu było to jeszcze więcej, z uwagi na to, o czym wspomniałem, że tam ta koncentracja przy brzegach jest, była jeszcze większa. 32% w tej strefie zasysanej do elektrowni i 68% poza nią, a w lipcu no to jest 18%. 18% wciąż, czyli niemal 1/5 wciąż jest w zasięgu elektrowni. No a z jakimi gatunkami tam mamy w ogóle do czynienia? Na Wiśle, w Kozienicach. Lista ta jest dość długa, zamyka się przynajmniej jak dotychczas liczbą 30 gatunków, w którym jest wiele gatunków masowych, pospolitych, ale są też gatunki chronione, są gatunki chronione prawem krajowym, są gatunki chronione prawem europejskim, jak choćby różanka, kiełb białopłetwy, boleń, koza, kiełb Kesslera. A na Narwi stwierdziliśmy z kolei 20 gatunków, w tym również chronione koza, boleń. Boleń to, no, gdy mówię, że boleń jest chroniony, to chodzi mi o to, że jest w załączniku 5 dyrektywy siedliskowej, czyli chodzi o obszary Natura 2000. Ale oprócz nich gatunki umieszczone na polskiej czerwonej liście w podwyższonych kategoriach zagrożenia, jak przede wszystkim gatunki reofilne, choćby świnka. No i podsumowując, co to oznacza? No, te liczby teraz już wydają mi się naprawdę wymowne. 1/5 do nawet 1/3 całości tych wczesnych stadiów rozwojowych trafia do systemu chłodzenia elektrowni, czyli jest zabijana. Jest tam po prostu unicestwiana. Odcinek, z jakiego ten wylęk trafia do elektrowni, czyli no wchodzi w tą 1/5, czy 1/4, czy 1/3 całości, jest dość duży, bo to średnia prędkość przepływu przy brzegach to jest około, to jest tam ponad 1 km na godzinę, więc jeżeli dryfują tylko w nocy i ta noc średnio trwa powiedzmy około 8 czy 8,5 godziny w tym okresie, w którym następuje, ma miejsce dryf, no to tylko jednej nocy trafia tam wylęk z odcinka 8 km. W ciągu 2 nocy następujących po sobie, no to jest 16 km. I tak dalej, i tak dalej. W przypadku gatunków, które dryfują przez 5 czy przez 7 dni, no to jest odpowiednio więcej. Odpowiednio dłuższy jest czas, kiedy one są narażone na trafienie do systemu chłodzenia. Co więcej, ta presja jest wywierana stale przez ostatnie kilkadziesiąt lat. No bo te elektrownie funkcjonują od późnych lat 60. czy 70., no to jest kilkadziesiąt lat, rok rocznie zasysania, no mniejszej bądź większej, ale nieustannie zasysania tej znacznej części wszystkich larw dryfujących na danym odcinku. Można by powiedzieć, no dobra, ale większość ryb karpiowatych to są typowi R-strategy, oni wytwarzają miliony jaj, z tego się wylęgają również miliony wylęgu, no to co tam takie
jakaś dodatkowa śmiertelność, ale to jest dodatkowa śmiertelność. To jest śmiertelność, która ma miejsce poza wszystkimi pozostałymi źródłami śmiertelności, przede wszystkim śmiertelnością naturalną, związaną z drapieżnictwem, czy jakimikolwiek innymi losowymi jeszcze czynnikami. A więc to jest presja dodatkowa, utrzymująca się przez dziesięciolecia. No i wreszcie można powiedzieć, że no ale przecież rybostan tych odcinków Wisły i Narwi jest bardzo bogaty. I tych ryb wcale tam nie ma mało i wędkarze przecież cały czas je łowią. No dobrze, to super. To tylko pokazuje nam, jak niesamowicie wydolne są nasze rzeki. W tym wypadku Wisła i Odra, mimo poddania tak wielkiej presji. No ale teraz wyobraźmy sobie, co mogłoby być, gdyby te presje zostały choćby tylko zmniejszone. Już nie mówię o tym, że zlikwidowane, ale choćby tylko zmniejszone. Czy wtedy naprawdę nie moglibyśmy spowodować, że ujawniłby się ten ukryty jeszcze potencjał, siła drzemiąca w ekosystemach zarówno Wisły Środkowej, jak i Narwi. No i to może takim metafizycznym nieco stwierdzeniem na koniec zakończę. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli będą Państwo mieli jakieś pytania, to odsyłam zarówno do raportu, gdzie wszystko jest bardzo szczegółowo opisane, do naszych wcześniejszych raportów, oraz jeśli coś wciąż będzie pozostawało niejasne, to z chęcią udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za tą prezentację. W międzyczasie w czacie przypięłam Państwu jeden komentarz, w którym zebrałam linki do naszych materiałów, zarówno do tego raportu oraz do briefingu prasowego na jego temat oraz do raportów poprzednich i też dwóch poprzednich briefingów, a także trzech materiałów wideo, które przygotowaliśmy. Tam między innymi jest animacja, która pokazuje, jak fizycznie, technicznie wygląda właśnie to zasysanie ryb do systemów chłodzenia elektrowni. A tymczasem oddaję głos profesorowi Mikołajczykowi, już pokazuje prezentację. Momencik, tak, dokładnie zaczęło mi się. Z jakiegoś powodu nie pokazuje mi się druga prezentacja. O, rany. Dobrze, myślę, że teraz powinno się wgrać. No świetnie. Czy słychać mnie? Tak, wszystko w porządku. No cóż, czasami trzeba zresetować system, żeby zaczęło działać. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim. Druga część będzie o kolejnej elektrowni, która nie była włączona do badań od samego początku. Dopiero zaczęliśmy się tam pojawiać w roku 2020 i dlatego przedstawię Państwu wyniki z tych dwóch lat, 2020-2021. Chodzi o elektrownię Połaniec w małopolskim odcinku Wisły. Ten sam zespół autorski oczywiście, więc nie będziemy się tutaj długo zatrzymywać i przechodzimy do konkretów. Proszę Państwa, elektrownia Połaniec to jest jedna z większych elektrowni opalanych węglem kamiennym w Polsce oraz dodatkowo od niedawna ma również tak zwany zielony blok opalany biomasą. Ten tutaj widoczny po prawej, na samym prawym końcu tego bloku zabudowań.
Jest to elektrownia, która odpowiada mniej więcej za 6% produkcji krajowej energii elektrycznej, a z naszego punktu widzenia jest to elektrownia, która w swoim pozwoleniu wodnoprawnym ma zapis, który pozwala jej pobrać z Wisły do 60 metrów sześciennych na sekundę. Jej budowa została, czyli pierwszy blok został oddany do użytku w 79 i potem sukcesywnie na początku lat 80. włączono kolejne bloki do działania. Krótki rzut oka na sytuację w danym regionie. Widzimy tutaj, nie wiem, czy to, co robię myszą, jest widoczne na ekranie, nie bardzo. No w każdym bądź razie jest tutaj zaznaczona kompleks budynków elektrowni. Tuż powyżej te gwiazdki oznaczają miejsca, gdzie pobieraliśmy próby dryfu ichtioplanktonu. A niebieska linia między dawną przeprawą promową Winnicy a mostem oznacza to miejsca, gdzie spływaliśmy łodzią i tam przeprowadzaliśmy odłoga elektryczne ichtiofauny, a te kolorowe elipsy to są miejsca, gdzie skład ichtiofauny badaliśmy również za pomocą odłogów sieciowych, za pomocą klasycznego włoczka drobnicowego. Bo z jednej strony badania były ukierunkowane na to, żeby stwierdzić, ile larw i wczesnych form rozwojowych dostaje się do elektrowni, a z drugiej strony chcieliśmy znać aktualny stan ichtiofauny tego odcinka, no aby wiedzieć, co wpływa do elektrowni. Kilka słów o metodyce badań. Więc podstawowa rzecz to są pułapki na dryfujący ichtioplankton. To są takie 2,5-metrowe wory z siatki młyńskiej rozpięte na specjalnym stelażu i montowane w pewnej odległości od brzegu. Dysponowaliśmy zawsze dwoma zestawami, jeden bliżej brzegu, drugi trochę dalej, po to, żeby odpowiednią szerokość koryta obstawić. Oczywiście nie ryzykując przy tym życiem, ponieważ praca w głębokiej wodzie w nocy na Wiśle, powiem szczerze, nie należy do zajęć przyjemnych, ani prawdopodobnie bezpiecznych. W odróżnieniu od badań w Ostrołęce i w Kozienicach, te badania były prowadzone dużo gęściej, to znaczy przez te dwa lata prowadziliśmy próbkowanie co dwa tygodnie, ponieważ też były takie głosy, które mówiły, że to może jest trochę za rzadko, żeby to był odpowiednio obiektywny obraz i tak dalej. Więc tutaj byliśmy nad rzeką co dwa tygodnie, od drugiej połowy kwietnia do końca lipca w obu sezonach badawczych. Mamy tutaj na zdjęciach moment posadowiania pułapek oraz wydobywania materiału, który się nie dostał, i konserwowania. I to jest dokładnie to samo zdjęcie, które prezentował Michał, a więc jedna z próbek, prezentująca całe spektrum tego, co udawało nam się złowić właśnie w te pułapki. Metodyka badań w dalszym ciągu to jest zdjęcia przedstawiające, jak przeprowadzaliśmy odłowy włoczkiem drobnicowym oraz odłowy prowadzone agregatem prądotwórczym z łodzi na tym odcinku, który Państwo widzieli na jednym z poprzednich slajdów. Więc konkretnie co stwierdziliśmy? Na tym slajdzie widzicie Państwo surowe dane jeszcze nie obrobione w żaden sposób, na których widzicie Państwo daty, w których prowadzone były badania, i jak widać tutaj na żółto i na niebiesko, prowadzony był połów dryfu jednokrotnie w ciągu popołudnia i potem trzy razy w ciągu nocy, godzinę zawsze, pierwszy pobór był godzinę po zachodzie słońca, jak już zrobiło się naprawdę ciemno, około północy i około godziny przed świtem. Proszę zwrócić uwagę na te żółte kolumny. To jest to, co Michał mówił już w swojej prelekcji, że larwy
nie tylko dryfują nocą, ale też pewna część larw dryfuje również w dzień. I tutaj mamy bardzo dobry przykład. Proszę zwrócić uwagę, zwłaszcza na próby lipcowe i czerwcowe w obu przypadkach, mamy tutaj całkiem spore ilości larw, które dryfują. Ale żeby nie mieszać za bardzo i nie komplikować sprawy, żeby wyniki były porównywalne z innymi wcześniejszymi i z innych lokalizacji, tych larw, które odłowiliśmy za dnia, nie braliśmy do dalszych obliczeń. Proszę zwrócić uwagę, jakie ilości w jednej próbce udawało nam się złowić. Jest to w roku 2020 około kilkudziesięciu, czyli powiedzmy 50, 30, 40. Natomiast proszę zwrócić uwagę na rok 2021, gdzie w jednej próbce udawało nam się odłowić grubo powyżej 200 larw w jednej próbce. Co to oznacza? Oznacza to nie mniej, nie więcej jak to, że w 2020 roku szacowana liczba larw, która dostała się do systemów chłodzących elektrowni w Połańcu, to jest około 25 milionów osobników. Proszę zwrócić uwagę w tabelce na kolumnę, gdzie jest w samym środku uśredniony pobór wody w ciągu nocy w metrach sześciennych na sekundę. I tutaj proszę zwrócić uwagę, że elektrownia pobierała mniej więcej między 25 a 30 metrów sześciennych na sekundę, czyli mniej niż połowę tego, do czego była uprawniona. A bierze się to stąd, czy brało się to stąd, że w tamtym okresie kilka bloków energetycznych w Połańcu było remontowanych. Dlatego jej moc była ograniczona, to też i pobór wody był również ograniczony. Czyli tutaj pamiętam, że to jest około 25 metrów sześciennych na sekundę. Ale rok 2021 to jest lekki zimny prysznic, gdyż po pierwsze elektrownia zaczęła, pracowała już z większą mocą. Mamy tutaj pobór w granicach 35 do 40 metrów sześciennych na sekundę, co spowodowało między innymi, ale nie tylko to, że liczba unicestwionych larw i narybku sięgnęła prawie 94 milionów. Z racji tego, że z powodów technicznych, finansowych oraz jeszcze wielu innych nie byliśmy w stanie przeprowadzić podobnych badań jak na Wiśle i na Narwi, ponieważ nie mogliśmy przeprowadzić badania na całej szerokości Wisły. Przede wszystkim ze względu na to, że Wisła tam płynie bardzo wąskim, zwartym korytem, bardzo szybko. Nie ma tam żadnej przeprawy promowej funkcjonującej, a praca na bardzo szybko płynącej rzece w nocy bez odpowiednich zabezpieczeń, w dodatku tuż przed progiem podpiętrzającym wodę do elektrowni, była dla nas, przynajmniej posiadając te środki techniczne, które posiadamy, uznaliśmy, że jest to zbyt ryzykowne, żeby pchać się tam w nocy na środek rzeki. Więc nie jesteśmy w stanie w tej chwili powiedzieć, czy te 94 miliony, czy te 25 milionów w roku poprzednim, jaka to jest część ichtioplanktonu dryfującego Wisłą w Połańcu. Niemniej jednak, mając przed oczami te wyniki, które prezentował Michał, możemy przypuszczać, że jest to coś na pewno niezbyt daleko odchodzącego od tych wartości, czyli może to być powiedzmy kilkanaście do 20%, ale to oczywiście są tylko dywagacje. Co wiemy, a tutaj macie jeszcze Państwo w rozłożeniu na straty, w rozłożeniu na okresy dwutygodniowe, bo tak jak powiedziałem wcześniej, badania były prowadzone co dwa tygodnie. Proszę zwrócić uwagę na rysunek po lewej stronie. Tam w czerwcu, w drugiej połowie czerwca widzą Państwo gwałtowny spadek, prawda? Zmniejszenie ilości larw, które dryfowały Wisłą. Jest to bardzo charakterystyczny i bardzo pouczający fragment rysunku, gdyż jest to moment,
kiedy na Wiśle było duże wezbranie, znaczy duże, no, poszło około 1000 kubików prawdopodobnie, czy 800, już nie pamiętam, jest to wszystko w raporcie. Jest to moment, w którym Wisła podniosła swój poziom, płynęło bardzo dużo wody, to też automatycznie koncentracja larw w wodzie zmniejszyła się. A jeżeli elektrownia brała ciągle tyle samo metrów sześciennych, co zawsze, ale koncentracja tych larw w metrze sześciennym była o wiele niższa, to też zabiła, pobrała i zabiła zdecydowanie mniej ryb. Dlatego tak ważne jest to, przy jakim poziomie wody w rzece elektrownia, pracuje elektrownia. A mówię to też dlatego, żeby Państwu uzmysłowić, że w tej chwili Wisłą w Kozienicach płynie NNQ, czyli najniższy obserwowany. Czyli jest to w granicach ledwo pewnie ponad 100 metrów sześciennych na sekundę. Żeby jeszcze dodać coś do tego, to powiem Państwu, że przestał działać wodowskaz w Dęblinie, czyli jakieś 25 kilometrów przed Kozienicami, gdyż po prostu stoi na suchym. A elektrownia w Kozienicach nadal pracuje. Nie wiemy, bo te dane dopiero będą za jakiś czas dostępne, ale prawdopodobnie nie słychać o tym, żeby zaprzestała pracy, więc jeżeli elektrownia w Kozienicach pobiera w tej chwili powiedzmy 50 czy 70 kubików na sekundę, a Wisłą płynie 100 czy 120, to oznacza to bez zbyt skomplikowanych obliczeń matematycznych, że połowa Wisły służy w tej chwili, płynącej Wisły służy do chłodzenia jednej elektrowni. Także to daje do myślenia niestety. Żeby już kończąc powoli te wywody, chciałem Państwu powiedzieć, że nasze badania monitoringowe i ichtiofaunistyczne wykazały, że na odcinku powyżej elektrowni w Połańcu bytuje 22 gatunki ryb, w tym 4 prawnie chronione w Polsce prawem krajowym i 4 umieszczone w załącznikach do dyrektywy siedliskowej, czyli te tak zwane gatunki naturowe. Wśród nich takie, wśród prawem krajowym chronionych jest różanka, jest koza bałtycka, jest kieł białopłetwy i ślis. I teraz podobna rzecz, jaką, o której mówił Michał, a mianowicie zasięg oddziaływania. Nie będę się już w tej chwili tutaj za bardzo rozwodził. Tutaj mają Państwo zaznaczony zasięg oddziaływania dla elektrowni Połaniec oraz dla dwóch innych. W przypadku, kiedy dryf następuje przez jedną noc, przez trzy noce lub przez 7 nocy, prawda? I tutaj proszę zwrócić uwagę, że w przypadku Połańca tam rzeka płynie zdecydowanie szybciej niż już w dolnym biegu, to jeżeli larwy jakiegoś gatunku płyną, dryfują przez 7 nocy z rzędu, czy z kolei, to ten dystans jest około 80 km. Co to oznacza? Oznacza to, że w elektrowni w Połańcu mogą zginąć ryby, które pochodzą, które wylęgły się na przykład w Ujściu Solnym, czyli w ujściu Raby do Wisły, albo mogły się urodzić w Dunajcu gdzieś poniżej Tarnowa, albo gdzieś w środkowej Nidzie, gdzie są obszary Natura 2000. I jedną rzecz jeszcze chciałem powiedzieć, jako uzupełnienie tego, co mówił Michał, że ten zasięg oddziaływania tej elektrowni to nie jest tylko w górę do rzecza, czyli to, co spływa, ale również poniżej elektrowni, gdyż gdyby nie było elektrowni, to te miliony osobników, one by przepłynęły to miejsce, gdzie stoi elektrownia i zasiedliłyby siedliska kilometr poniżej, 2 kilometry poniżej, 10 kilometrów poniżej. To trzeba pamiętać, że to jest element piramidy troficznej, który nagle znika z jednej trzeciej czy z jednej drugiej, czy z jednej czwartej rzeki. Więc nie tylko, że giną te ryby, ale ich nie ma. One nie stanowią już na przykład pokarmu dla kolejnych milionów osobników, które na nie czekają gdzieś tam poniżej elektrowni.
Czyli mamy przerwany łańcuch troficzny z poważnymi, niewiadomymi konsekwencjami, ale na pewno poważnymi. To jest schematycznie pokazane, ten na dole czarna fabryka to jest Połaniec, u góry jest Kozienice. To jest mniej więcej właśnie zasięg oddziaływania, to jest do ujścia Raby, do Tarnowa oraz spory kawałek Nidy. I oczywiście w dół rzeki kilkadziesiąt kilometrów prawdopodobnie. A żeby jeszcze dołożyć odrobinę do tego kotła, to chciałbym Państwu powiedzieć, że obrabiając próbki, które zdobywaliśmy właśnie łowiąc pułapkami, to larwy ryb i wczesne stadia narybkowe stanowiły naprawdę bardzo niewielką część tego, co w te pułapki łowiliśmy. Z przerażeniem, naprawdę z przerażeniem patrzyłem na to, co oddzielam od ryb. Jednym słowem, jeżeli tej wielkości ryby dostają się do systemów chłodzących, to oznacza, że do systemów chłodzących dostają się podobnej wielkości inne organizmy. To będą, jak tu Państwo widzą, skorupiaki, tu mamy kiełżyki, to będą larwy owadów, to będą owady dorosłe, to będą mięczaki, to będą kijanki i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, na lewej szalce Petriego jest 67 osobników ryb, a na prawej jest 238 kiełży. Ale w tej samej próbie było niezliczona ilość larw komarów i innych owadów. Co oznacza, że jeżeli mówimy o stratach w ichtiofaunie na rzędu kilkudziesięciu milionów osobników w ciągu sezonu, czyli od kwietnia do lipca, to w przypadku bezkręgowców wodnych, typu właśnie chociażby kiełże czy larwy owadów, będziemy mówić o miliardach, jeżeli to nie jest jeszcze za mało. To są tony organizmów, które ulegają całkowitemu unicestwieniu. I też chcieliśmy uczulić Państwa na to, że może warto też się nad tym zastanowić. I na tym zakończę. Dziękuję bardzo za uwagę, a wszystkim moim kolegom dziękuję za ciężką pracę i za zaangażowanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję obu panom za przedstawienie wyników raportu. W międzyczasie widziałam, że już w czacie toczyła się bardzo ciekawa dyskusja. Za chwilkę zaproszę Państwa do zadawania pytań. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymaniem papierowej wersji raportu, bardzo proszę o kontakt do pana Roberta Wawrętego z Towarzystwa na Rzecz Ziemi. Bardzo cieszę się, że Robert jest także z nami jako uczestnik webinarium. Badania, które tutaj prezentujemy, są prowadzone właśnie we współpracy z Towarzystwem na Rzecz Ziemi. Robert jest jednym ze współautorów raportu. Dobrze, sekundkę, zaraz. Ok, jesteśmy w trybie zadawania pytań. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę, bo widziałam już jedno, które dotyczyło tego, w jaki sposób zabezpieczone są tego typu instalacje. O, niech to będzie nasze pierwsze pytanie. Czy elektrownie nie mają jakichś zabezpieczeń przed tym zasysaniem? Co, to może ja. Bardzo proszę. Tak, oczywiście mają coś, to znaczy elektrownie klasyczne, jaki jest przebieg, jaki jest los wody, która dostaje się do elektrowni. Najpierw są oczywiście tak zwane duże kraty, kraty i sita, które mają za zadanie odseparować z wody wszystko to, co woda niesie. Ale to są duże rzeczy, czyli konary, gałęzie, szmaty, worki, zdechłe zwierzęta i wszystko to po prostu, co nie może dostać się do elektrowni. To są olbrzymie, rozstaw tych krat jest różny, ale to są centymetry albo
Chodzi o to, żeby te duże zanieczyszczenia zostały usunięte mechanicznie. Po przejściu przez kraty woda dostaje się, i to w zależności od elektrowni, tam są różne systemy, ale to są najczęściej filtry bębnowe, czyli jest to taki gigantyczny bęben perforowany, jak w pralce automatycznej, prawda? Kręcący się po to, żeby tam są mechanizmy, które zgarniają ten drobniejszy materiał, który dostaje się po przejściu przez kraty. I to działa jak taka, powiedzmy, duża maszynka do mięsa, czyli wszystko te drobne kilkucentymetrowe i mniejsze kilkunastomilimetrowe, czyli jakieś resztki roślinne i tak dalej, to zostaje oddzielone. I tu jest pierwszy moment, w którym ryby giną, ponieważ są mechanicznie mieszane razem z tą drobną zawiesiną organiczną najczęściej, która przeszła przez pierwsze kraty cedzące. Więc to jest pierwszy moment, gdzie prawdopodobnie według naszych przypuszczeń to jest pierwszy moment, gdzie większość ryb ginie. Ponieważ musimy pamiętać, że larwy to są tak małe i delikatne organizmy, że ich nie widać gołym okiem. To, że my je widzimy na szlakach Petriego, to dlatego, że zostały zdenaturowane formaliną. Natomiast normalnie ich nie widać. To są żyjątka, które są tak wrażliwe, jak tylko sobie można to wyobrazić. No ale dobrze, uznajmy, że części tych larw i tym majerykom uda się przeżyć to mielenie na filtrach bębnowych i przedostają się dalej. No to potem dostają się do pomp, gigantycznych pomp, gdzie następuje gwałtowny wzrost ciśnienia hydrostatycznego. Po czym te pompy pompują tą wodę do komory chłodzenia skraplaczy, gdzie w sekundę woda z temperatury takiej, jaka jest w rzece, czyli powiedzmy 20 stopni, nagle w ciągu sekundy zmienia swoją temperaturę na 30 stopni, prawda? Bo to jest 10-12 stopni różnicy, więc następuje brutalny szok termiczny i nic z tego nie jest w stanie przeżyć. Więc to są trzy elementy, w których ryby muszą zginąć, to znaczy filtry bębnowe, potem pompy, a potem komora skraplaczy, czyli szok ciśnieniowy i potem szok termiczny. No więc elektrownia zabezpiecza się tylko po to, żeby nie zniszczyć pomp. Natomiast nie dba, oczywiście kraty zabezpieczają, żeby duże ryby nie wpłynęły, prawda? O ile są w stanie w ogóle cofnąć się od krat, ponieważ my tego tematu nie poruszamy, ale w literaturze światowej równie dużo pozycji jest o tak zwanym impeachment, czyli przyssanie. To są też olbrzymie ilości ryb, to są duże ryby, które dostają się w rejon tych pierwszych krat cedzących, ale są na tyle słabe, że nie są w stanie pokonać prędkości tej energii wody, która wpływa do elektrowni. I to jest zupełnie osobny problem, przez nas w ogóle niedotykany, ale na pewno istniejący. No więc jeżeli to wystarczająca jest odpowiedź, to myślę, że będzie okej. Mamy tutaj kolejne pytanie, myślę, będące kontynuacją tego tematu. Czyli czy jest jakakolwiek możliwość techniczna, która chroni larwy przed zasysaniem i śmiercią? Biorąc pod uwagę sposób, w jaki funkcjonują te elektrownie, domyślam się, że chodzi tutaj właśnie o coś innego niż tylko te kraty, które chronią przed wpływaniem do systemu różnego rodzaju obiektów czy większych ryb. Michał, ty czy ja? Michał, chcesz odpowiedzieć? Już mówię właśnie. No, technicznie, no to wiadomo, że najlepiej to by było zrezygnować z elektrowni termicznych, no ale nikt się nie urwał z choinki i nie będziemy tego oczekiwać, że z dnia na dzień taka sytuacja będzie mieć miejsce. Choć oczywiście no, w perspektywie, że tak powiem, klimatycznej powinniśmy do tego dążyć. Póki co, to co doraźnie można zrobić, to przejść na zamknięte obiegi chłodzenia wody, co jest no, technologicznie wykonalne. Właśnie tutaj dodaję już następne pytanie właśnie w tym temacie, czyli jaka jest realna szansa na to? I jeśli jest, to możemy jeszcze dodać pewnie, co ewentualnie stoi na przeszkodzie.
Ja jeszcze... to jest pytanie do zarządcy, do Skarbu Państwa w zasadzie to jest pytanie. Ja jeszcze ad vocem do poprzedniego pytania. Otóż są pozycje literatury, które przedstawiają dość karkołomne i próby właśnie budowy pewnych urządzeń w istniejących instalacjach pobierających wody do elektrowni, aby w jakiś cudowny sposób odseparować te larwy od głównego nurtu wody. Bo to, takie prace są prowadzone w Stanach Zjednoczonych, gdzie problem jest tysiąckrotnie większy niż u nas. Nie czarujmy się, oni straszliwie to zaniedbali do tej pory i robią w tej chwili bokami. Więc są próby, że w ujęciach wody do elektrowni czy do innych instalacji, które właśnie zabijają te ryby, budowane są pewnego rodzaju, no jak to powiedzieć, ekrany, nie ekrany, deflektory i tak dalej, po to, żeby spowodować zagęszczenie larw w jakimś słupie czy wirze wody, ten wir odciągnąć na bok, po to, żeby zmniejszyć koncentrację larw w tej wodzie, która wpływa do elektrowni. Karkołomne próby i najczęściej są jakieś efekty, ale to nie ma żadnych rewolucyjnych rozwiązań. Są w stanie zmniejszyć o kilka procent ilość pobieranych, zabijanych larw, ale tak naprawdę to wszystko jest, no, to jest walka z wiatrakami. Jeżeli jest otwarty system chłodzenia, to osobniki, które mają po kilka milimetrów czy kilkanaście milimetrów, są całkowicie bez szans. Ja tu jeszcze właśnie tylko dopowiem, bo to się też powtarza przy każdych kolejnych naszych spotkaniach i rozmowach. Oczywiście najbardziej intuicyjny sposób oddzielania cząstek stałych od wody to są jakieś kraty czy sita. Tylko że żebyśmy dobrze wszyscy wiedzieli, o jakim rzędzie wielkości my rozmawiamy. Te larwy, które mają kilka milimetrów długości, żeby to one w przekroju mają, w przekroju poprzecznym mają średnicę około pół milimetra, niektóre nawet mniej. Więc ta woda musiałaby być filtrowana przez taką kratę, sito, o oczku 500 mikrometrów, gaza młyńska to jest, prawda? Jeżeli pułapki, kiedyś jeszcze wiele lat temu, gdy próbowałem takie larwy dryfujące łowić za pomocą siatek, które były z gazy młyńskiej, o oczku 750 mikrometrów, czyli 0,75 mm, to duża część larw szpilkowała, to znaczy wciskała się, czy była raczej biernie wciskana oczka tej siatki, tak? No i tym samym również zabijana. Więc no, to musiała być siatka o oczkach no co najwyżej pół milimetra. To sprawia, że w zasadzie większa jest, biorąc pod uwagę, że tam jeszcze jakieś włókno musi stanowić tą siatkę, tak? No to większa powierzchnia jest zatrzymywana fizycznie niż przepuszczana, co sprawia, że pobór wody przez takie coś jest praktycznie niemożliwy. No tutaj rozwiązaniem jest dopiero wirujące mikrosito. No ale to jest, no to z kolei, tak jak profesor powiedział, to tylko chroni system, a nie te organizmy, które do takiego sita trafią. Tutaj mam już kolejne pytanie. W takim razie, dlaczego nie budowano elektrowni od razu z intencją korzystania z zamkniętego obiegu wody? Czy to jest trudniejsze i bardziej kosztowne niż obieg otwarty? Czy są jakieś zalety skorzystania z obiegu zamkniętego oprócz zalet środowiskowych? Na przykład, czy korzystanie z tego w ogólnym rozrachunku jest tańsze? No, trudno mi powiedzieć, dlaczego. Nie jestem inżynierem, ani energetykiem, ani budowlańcem, ale generalnie rzecz biorąc, te otwarte systemy chłodzenia są proste w konstrukcji. A zamknięte systemy chłodzenia, po czym można poznać elektrownię z zamkniętym albo z otwartym systemem chłodzenia? Otóż każda elektrownia, która ma zamknięty system chłodzenia, widać ją z daleka, że posiada taką gigantyczną gruchę. To jest tak zwana chłodnia kominowa, prawda? I wykorzystując, tam rozpyskuje się tą gorącą wodę w tej chłodni kominowej, to parując, prawda, oddaje ciepło. I chłodnie kominowe, czy zamknięty system chłodzenia zużywa stukrotnie mniej wody niż system otwarty. Od pewnego czasu
każda nowa i całkowicie nowa instalacja, wszystkie nowe polskie elektrownie, a nawet i w Kozienicach nowy 1000 megawatowy blok, który powstał chyba 3 lata temu, chyba, bardzo imponujący, no, jest wyposażony w chłodnię kominową, prawda? I co ma podwójną zaletę, ponieważ nie pobiera wody, czyli nie zabija larw, a z drugiej strony nie wypuszcza tych metrów sześciennych gorącej wody do rzeki. Czyli to mamy dwie pieczenie na jednym ogniu. I przy pracy takiego bloku, czy takiej elektrowni, która jest wyposażona w chłodnie kominowe, im nie bardzo w ogóle przejmuje, czy w Wiśle płynie woda, czy nie płynie, bo oni mogą funkcjonować dosłownie na litrach wody, czy na tylko tyle, żeby uzupełnić sterowanie. To będzie, powiedzmy, w przypadku Kozienic, nie pamiętam, ale to jest chyba 1,5 m³ na sekundę, czyli nie 70, tylko 1,5. Więc to są olbrzymie korzyści. A kiedyś, prawdopodobnie w 60. czy z początku 70. lat, no nie było takich technologii, więc budowano tak, jak budowano. Zresztą to nic dziwnego, to nie należy tutaj winić polskich czy radzieckich jeszcze inżynierów, ale w Stanach Zjednoczonych, które mają gigantyczne problemy z tym spowodowane, no tam są tysiące takich elektrowni i też nie wiedzą, co z tym zrobić. Po prostu próbują je zamykać, ale jest oczywiście dużo, dużo problemów. Też nie mogę tego zamknąć tak z dnia na dzień, bo one jeszcze pracują, więc, ale jest prawo amerykańskie, mówi, że każda nowa instalacja, czy każda instalacja, która zakończyła swoją jakby okres użytkowania, nie może na nowo zostać czy wyremontowana na przykład, czy odbudowana w systemie otwartym. Wszystko musi być już w systemie zamkniętym. To są procesy, które będą trwać latami. Nikt nie ma na ten temat żadnych wątpliwości. Nie można po prostu przyjść i powiedzieć, panowie, zamykamy ten interes i koniec, nie produkujemy prądu. To jest niewyobrażalne, ale też nie da się tego tak z dnia na dzień zamknąć. Ale myśleć trzeba perspektywicznie, czyli w perspektywie kilku czy kilkunastu lat do przodu już nigdzie nie może być otwartych systemów chłodzenia, bo po prostu wody nie będzie. Zresztą widzicie państwo, co się dzieje w tej chwili. No, takie lata były, są i będą. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu zostać bez prądu. Myślę, że odpowiedział pan też na kolejne pytanie, które wyświetliłam, ale mam tutaj jeszcze jego kontynuację. Czy można założyć, że poziom unicestwienia larw jest analogiczny przy wszystkich elektrowniach o otwartym obiegu też w innych państwach? O tak, oczywiście. Zachęcam do lektury raportu, tam jest kilka stron przykładów głównie elektrowni amerykańskich, ale też brytyjskich czy francuskich. Pamiętam, rekordzistą jest elektrownia atomowa Calvert Cliff nad rzeką Potomac. Ona zabija, nie pamiętam, Michał, ile tam było, 14 miliardów osobników, miliardów rocznie. I nie jest wcale większa niż Kozienicka, czyli ona ma chyba coś koło kilku tysięcy megawatów, ale generalnie jest to estuarium wielkiej rzeki, jednej z największych rzek w Stanach Zjednoczonych, i czyli tam mamy do czynienia zarówno z rybami słodkowodnymi, które migrują, jak i rybami z estuarium oraz czasami nawet mogą się zdarzyć ryby morskie. To też hekatomba, która tam w Stanach Zjednoczonych ma miejsce, jest po prostu nieporównywalna z niczym. I to jest, to nie jest problem. To są dwie kwestie oddzielne właśnie. Jedna to jest, ile ryb w ogóle dostanie się do systemu chłodzenia. I to zależy po prostu od lokalnych warunków. Od tego, jak żyzna jest rzeka, jaka to jest strefa klimatyczna, jakiej wielkości jest rzeka, jaki jest skład gatunkowy zespołu. No, bo to decyduje, jakie są warunki hydromorfologiczne, bo to decyduje o tym, ile ich tam w ogóle będzie dryfowało. Oczywiście decyduje też o tym, jaka jest wielkość poboru, no to tyle się będzie ich tam dostawało. Ale czy poziom unicestwienia tych, które się tam już dostały, jest podobny? No jest podobny, bo praktycznie wszystkie tam giną. Te, które się tam dostaną, to tam giną. No, na przykład są przykłady elektrowni termicznych w krajach tropikalnych, czyli nad rzekami, nie mówię nad Amazonką, nie, no ale nad rzekami tej strefy, które cały czas idą mętne, prawda? Jeżeli sobie zobaczymy, jak wygląda Amazonka, czy rzeki Amazonii, czy
czy rzeki afrykańskie, czy rzeki azjatyckie, jak Mekong, prawda, to one są cały czas mętne. To jest po prostu pół na pół błoto. I tam wykazano już dawno, że dryf ryb następuje przez 24 godziny na dobę, ponieważ penetracja światła w rzece obciążonej gigantycznym ładunkiem zawiesiny mineralnej jest bardzo niewielka i one się prawdopodobnie czują się bezpiecznie i to są dla nich warunki, więc są duże prace na dopływach Amazonki robione, gdzie ryby płyną 24 godziny na dobę. Więc jeżeli tam będzie posadowiona elektrownia, to straty w Ichthyofaunie będą wielokrotnie większe, przynajmniej dwukrotnie większe, bo będzie po prostu nie tylko noc, ale również będzie dzień. Więc nie jesteśmy żadnym wyjątkiem w tej kwestii. Zanim przejdę do jeszcze jednego pytania, które zostało zadane w czacie, ja chciałabym zapytać jedną rzecz, ponieważ wspomniał Pan o elektrowni jądrowej, czyli wychodzi na to, że kwestia zabijania ryb w elektrowniach nie zależy od tego, jakie paliwo jest stosowane w samej elektrowni, tylko od tego, jak zbudowany jest system chłodzenia. I jak to wygląda w Polsce? Czy w Polsce mamy tylko elektrownie węglowe, które mają tego typu problem, czy są też inne instalacje? No, nie jestem specjalistą od energetyki w Polsce. Nie wiem, ile jest elektrowni węglowych, no głównie są węglowe, ale są pewnie i gazowe, albo planuje się gazowe, są możliwe, mogą być opalane czymkolwiek, na biomasę, prawda? Nie ma najmniejszego znaczenia, jakie paliwo używamy. Chodzi tylko o chłodzenie skraplaczy. No, tu jest, mamy problem, że ciągle, mimo kilkudziesięciu, już więcej nawet lat, rozwoju technologii, do napędzania turbin, to jest dla mnie osobiście, to ja zadaję pytanie tych. Dla mnie osobiście, dla osób może, którzy się na tym znają, dlaczego mimo prawie 100 lat albo więcej takiej energetyki opartej na węglu czy na paliwach kopalnych, sposobem uruchamiania turbiny, która napędza potem generator i tak dalej, jest para wodna, prawda? No bo to wszystko, czy mamy reakcję jądrową, czy palimy mazutem, czy palimy gazem, czy węglem, chodzi o to, żeby podgrzać wodę, wytworzyć odpowiednie ciśnienie pary i ta para uderza w łopatki turbin, prawda, i napędza generator. I tutaj jest gigantyczny problem moim zdaniem, ponieważ wykorzystujemy ledwo między 40 a 50% energii, jaką uzyskaliśmy ze spalania paliwa. Czyli 40, bo taka jest sprawność mniej więcej kozienic, między 40 a 50. Najlepsze instalacje w tej chwili gdzieś w Europie Zachodniej, w Niemczech, zbliżają się do 60, ale to są wyjątki. Więc 50% energii, jaką wyzwoliliśmy z paliwa jakiegokolwiek, idzie potem do środowiska. Nie jest zamieniana na energię elektryczną, tylko idzie do środowiska. To jest, jeżeli w tym raporcie naszym wcześniejszym była taka sugestia, że jeżeli na przykład elektrownia Kozienice ma około 3000 MW, prawda? Czyli 3000 MW idzie do sieci. Natomiast biorąc pod uwagę, ile paliwa zostało spalone, to 3000, to trzeba sobie zrobić takie wyobrażenie, że mamy gigantyczną grzałkę elektryczną, którą wsadziliśmy do Wisły i tam oddajemy kolejne 3000 MW. Taka jest, połowa energii z paliwa idzie na podgrzanie rzeki poniżej elektrowni. To jest dramat. To jest dramat, zwłaszcza w tej sytuacji, w jakiej się znajdujemy i będziemy się znajdować przez najbliższe lata. To jest przerażające. Uważam, że nie wiem, czy prawdopodobnie ktoś nad tym pracuje, żeby jednak zwiększyć efektywność elektrowni, ale to jest główny szkopuł, jaki nie jesteśmy w stanie pokonać do tej pory. Ja pozwolę sobie tutaj też zachęcić Państwa do zapoznania się z poprzednim raportem, który został wydany w zeszłym roku, a który dotyczył właśnie problemu, jakim jest podgrzewanie rzek przez elektrownię, czyli przez te właśnie wielkie, wielkie grzałki. Mam tutaj kolejne pytanie. Już je wyświetlam, od pani Małgosi. Jaki wpływ na organizmy żywe może mieć odprowadzenie do rzek ścieków opadowych z zakładów przemysłowych, spalarni śmieci? Czy spalarnie śmieci pobierają więcej czy mniej wody do procesów technologicznych niż elektrownie?
No nie wiem, no to trochę wychodzi poza... Jakby, no my nie jesteśmy toksykologami, więc nie chcemy uzurpować sobie prawa tutaj do eksperckiej odpowiedzi na to pytanie, jaki wpływ na organizmy żywe mogą mieć te ścieki. Generalnie żadne ścieki nie mają dobrego wpływu na organizmy żywe. Co do tego nie mamy wątpliwości. Nie wiemy, ja przynajmniej osobiście nie wiem, co tam w tych ściekach jest, więc no nie chcę tworzyć złudzenia, że wiem. Natomiast czy to ostatnie pytanie, czy spalarnie śmieci pobierają więcej czy mniej wody, no to chyba nic w ogóle nie pobiera tyle wody, co energetyka. Poprawcie mnie, jeśli się mylę. Nie chcę się wypowiadać, ponieważ wszystko zależy od tego, do czego służy potem ta spalarnia śmieci. Najczęściej spalarnie śmieci służą do ogrzewania wody miejskiej, czyli tej wody, która idzie do kaloryferu, prawda? Czyli one nie wyrzucają tego ciepła do rzeki, tylko chłodzą się wodą, która przypłynęła z naszych mieszkań i je ogrzała, prawda? To na tym polega tak zwane ciepło systemowe. I przynajmniej tak jest w Krakowie, z tego co wiem. To wielka spalarnia śmieci po prostu służy jako elektrociepłownia, czyli nie wyrzuca tej gorącej wody do rzeki, z powrotem do Wisły, tylko to jest woda, która potem krąży po całym Krakowie w kaloryferach. Ale tak jak mówię, lepiej nie ruszajmy tego tematu, żeby nie na, bo po prostu na tym się aż tak bardzo nie znamy. Dobrze, ja pozwolę sobie tutaj też przekazać Państwu odpowiedź udzieloną przez Roberta Wawrętego, który, tak jak już mówiłam, jest współautorem raportu. No i właśnie, mamy elektrownie gazowe, które też są planowane z otwartym systemem chłodzenia. To jest elektrownia Dolna Odra, elektrownia Kozienice, bo w elektrowni Kozienice stare bloki węglowe są w planach do zastąpienia przez gazowe. No i istnieje już elektrownia Stalowa Wola. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie, które chciałabym opublikować, które też mnie nurtowało. Czy polskie prawo już nie wymusza obiegu zamkniętego wody w nowych elektrowniach? Czy to na razie dobra wola, inicjatywa elektrowni, gdy stawiają nowe bloki? Od prawa to może Robert by odpowiedział, ale wydaje mi się, że nie ma żadnego prawa, które by nakazywało. Jest to po prostu jedyne racjonalne wyjście w tej chwili. Już nikt nie myśli, bo nie ma tyle wody po prostu, żeby się chłodzić w ten sposób, więc stawia się bloki z systemem zamkniętym. Ale nie sądzę, aby było, ale to może Robert by odpowiedział na czacie, czy, bo on jest w tych sprawach prawnych bardziej obeznany. Niestety nie ma takiego prawa, taka jest odpowiedź. Tak napisał Robert. Tak. To jest jedna z kolejnych rzeczy, które należałoby zmienić, bo poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale w ogóle kwestia zabijania ryb w systemach chłodzenia elektrowni chyba też nie jest w polskim prawie, w polskich przepisach w ogóle ujęta. To jest problem, który wydaje się jakby zupełnie nie istniał. Tak, ten problem nie istnieje. Elektrownie tłumaczą się, że mają zabezpieczenia, żeby się ryby nie dostawały do elektrowni, no ale mają na myśli właśnie kraty, które zatrzymują duże ryby. Natomiast wszystko to, co nie widać, to co jest pod powierzchnią, no po prostu tego nie widzimy. Ryb nie widać i ryb nie słychać. I to jest ich przekleństwo. Mamy tutaj jeszcze jedno pytanie natury przyrodniczej od pani Niny. Jakie są konsekwencje tego, że tak wysoki odsetek larw jest zasysany? Rozumiem, że z larw nie zrodzą się ryby, a to zaburzy łańcuch pokarmowy, ale właśnie czym skutkuje zaburzenie tego łańcucha dla środowiska, dla ludzi? Zbyt mało moim zdaniem mówi się o konsekwencjach obecnego stanu, podobnie jak w przypadku obecnej katastrofalnej sytuacji na Odrze. Jeśli w rzekach nie będzie ryb, to co z tego wyniknie? No, może ja spróbuję na to jakoś tam zarysować odpowiedź, bo pytanie jest tak szerokie, że w ogóle no, myślę, że kolejny webinar moglibyśmy temu poświęcić. Ale jeżeli rok rośnie 15, 20 czy 30% całej ilości larw jest usuwane ze środowiska. Oczywiście zapewne 50, może nawet 90% z nich i tak by tam
z jakichś przyczyn mniej lub bardziej naturalnych umarły. Ale jednak jakiś ich procent dorósłby, osiągnąłby wiek rozrodczy, czyli uzupełniłby tak zwane stado podstawowe, przystąpiłby do rozrodu, no i w ten sposób następowałoby odnowienie tego gatunku. No, jeśli już na wstępie te kilkanaście, kilkadziesiąt procent unicestwimy, no to to stado podstawowe jest w ten sposób uszczuplone. I tak rok rocznie, to jest taki jakby procent składany, prawda? Bo co roku ta liczba ryb potencjalnie wchodzących w skład hipotetycznego stada podstawowego jest uszczuplana i ponownie. No i teraz do czego to w konsekwencji może prowadzić, bo nie chciałbym się wdawać w takie dywagacje typu, a co będzie jak z ekosystemu zabierzemy komara, który nas kuje, to czy się świat zawali wtedy? Chciałbym tylko tak gwoli właśnie przemyśleń pewnych, żebyśmy na serio potraktowali na przykład doniesienia takie mniej lub bardziej anegdotyczne o tym, ile to kiedyś było ryb w rzekach. Wszyscy zapewne wiemy o tym, że łososie docierały aż ponad Wisłą, poza Kraków, masowo były na całym tym odcinku całej Wisły oraz ich dopływów eksploatowane i tak przez całe wieki się to utrzymywało. Jesiotry masowo poławiano też prawie, że na całej długości Wisły, zwłaszcza na Wiśle Dolnej i Środkowej. Mówimy o rybach ponadmetrowej długości. Tak to funkcjonowało. Rybactwo rzeczne było bardzo pospolitym zawodem. Zresztą prawie przy każdej większej miejscowości nadwiślańskiej jest taka poboczna o nazwie rybaki, rybitwy, rybaczówki bądź coś w tym stylu. To są pozostałości dawnych osad rybackich. Na obecnie rybaków w całej Polsce to jest kilkuset. Włączając rybaków rzecznych, jeziorowych i na zbiornikach zaporowych. To jest kilkaset osób. A na samej Wiśle to już jest w ogóle chyba ich kilkunastu, tylko na samym poniżej Włocławka. A jeśli na serio byśmy potraktowali te właśnie historyczne doniesienia, no to na przykład w 1913 roku niejaki Schmidt donosił, że w całym wieku ubiegłym, czyli w XIX wieku, to rybactwo to już było w ogóle w totalnym upadku, już sami degeneraci się tym tylko zajmowali, prowadziło do pijaństwa, bo to już w ogóle w porównaniu do jeszcze poprzedniego wieku, to w ogóle już nie było wówczas ryb w rzekach. A przypomnę, że wtedy łowiono jeszcze łososie, trocie, jesiotry, masowo certa migrowała. Tych rybaków wciąż było bardzo dużo. No a wiek XX, no to przyniósł zamknięcie spółdzielni rybackiej w Krakowie w 1958 roku, w Tarnobrzegu chyba w 1974 czy w 1978, zaraz za nim w Puławach i tak to postąpiło, no i już rybactwa wiślanego nie ma. Więc takie są konsekwencje. Ja oczywiście nie mówię, że to jest skutek, że to wszystko i wyłącznie jest skutek funkcjonowania elektrowni termicznych, bo tych presji jest znacznie więcej. Ale taki jest skutek wywierania presji na środowisko. I tu już pomijam całkowicie jakby niemierzalne znaczenie walorów środowiskowych i ideę ochrony przyrody samej dla siebie. Tylko mówię wyłącznie o takim ekonomicznym aspekcie. W tym temacie mamy jeszcze jedno pytanie, więc ja je od razu tutaj opublikuję. Pan Mirosław pyta, czy nie należałoby uwzględnić tak zwanej pojemności środowiska, czyli w danych warunkach może utrzymać się określona liczba osobników. Tak więc czy unicestwione ryby zmieniają tę liczbę osobników, które mogą utrzymać się w środowisku? Trudno na to odpowiedzieć jednoznacznie. Czy Wisła poniżej i powyżej każdej z tych elektrowni byłaby w stanie w obecnej sytuacji utrzymać mniej bądź więcej osobników? Czy raczej mniejszą bądź większą biomasę, bo to niekoniecznie musi być liczba osobników, bo energia koniec końców się na masę później przekłada, biomasę.
No, zapewne się tego nie dowiemy, natomiast też trzeba mieć świadomość, że to nie jest stała. Ona w jednym roku ta wartość jest wyższa, w drugim niższa. Też te nasze szacunki dotyczące liczby larw i stadiów narybkowych zasysanych, one w jednym roku były wyższe, w drugim niższe, no bo to jest dynamiczny układ. On zapewne jest gdzieś tam blisko górnego limitu, no bo jak mówi kolokwialne porzekadło, że przyroda próżni nie lubi, ale właśnie przyroda tej próżni nie lubi i czym ją wypełnia? Na przykład gatunkami obcymi, inwazyjnymi. To jest już kolejny temat rzeka, nomen omen, że w okolicy, zwłaszcza poniżej takich elektrowni, no to najczęściej pojawiają się i proliferują, rozkwitają obce inwazyjne gatunki w tych zmienionych warunkach. Takie zmienione warunki faworyzują gatunki obce najczęściej. No. I im bardziej zmienione warunki, to tym trudniej rodzimej, ustabilizowanej ichtiofaunie powrócić do tego stanu stabilizacji, a tym łatwiej wkraść się i zdominować zespół gatunkowi obcemu. Myślę, że możemy przejść do ostatniego pytania dzisiejszego spotkania, czyli czy planowana jest kontynuacja badań w przyszłości? Pytanie od pana Jacka Dołęgi. No, kontynuowaliśmy badania w roku bieżącym. A czy będziemy w przyszłości? No, my z profesorem jakieś tam pomysły mamy. Jeszcze co i w jaki sposób można by tam było ugryźć. Natomiast no, wszystko oczywiście zależy od naszych mocodawców. Znaczy może nie tyle mocodawców, co pieniędzodawców. No, tylko tyle mogę powiedzieć, że bardzo pracowicie spędziliśmy ten rok, który mamy nadzieję przyniesie jeszcze bardziej dokładne wyniki, bo bardzo intensywnie pracowaliśmy tylko przy jednej elektrowni, nie będę zdradzał szczegółów, ale włączyliśmy do tego nowe metody badawcze i myślę, że za rok, możliwe, że o tej porze za rok będziemy mogli się z Państwem podzielić jakimiś nowymi danymi. A co będzie w przyszłości, no to zależy od dwóch rzeczy, od zdrowia i od pieniędzy, więc jakoś trudno powiedzieć. Myślę, że na zakończenie mogę życzyć panom jednego i drugiego. Bardzo, bardzo dziękuję panom za udział w naszym webinarium oraz wszystkim państwu, którzy z nami byli. Bardzo dziękuję, był z nami pan profesor doktor habilitowany Tomasz Mikołajczyk. Eksperty z badań biologicznych w EBI. Proszę. Bo tam chciałem jeszcze dokończyć odpowiedź na jedno z pytań, czy to wpłynie na ludzi. Michał już to słyszał i na pewno więc niech się nie denerwuje. Jest takie przysłowie francuskie, bretońskie, które mówi, kiedy ryby umierają, człowiek jest zagrożony, ale to słowo zagrożone jest, to jest menace, czyli zagrożony śmiertelnie. I tak chciałem Państwu dać do przemyślenia, jak bardzo prawdziwe jest to przysłowie. Jeżeli umrą ryby, to my umrzemy zaraz po nich. Także woda, jeżeli rzeki, jeziora, jeżeli rzeki nie nadają się do życia dla ryb, z tego czy innego względu, czy to będą trucizny, czy to będzie temperatura, czy to będzie elektrownia, to znaczy, że nie nadają się również dla nas, tylko my umrzemy ciut później. Więc to jest taka przestroga i to jest mądrość ludowa, która najczęściej niestety jest prawdziwa. Proszę o przemyślenie takiego prostego przysłowia. No niestety mało optymistyczne zakończenie, ale myślę, że to, co się właśnie w tej chwili stało na Odrze, jest najlepszym dowodem na to,
prostu jak katastrofalny wpływ może tego typu katastrofa ekologiczna mieć także na ludzi z różnych względów. Także jeszcze raz dziękuję, pan profesor Tomasz Mikołajczyk, doktor inżynier Michał Nowak z Gospodarstwa Rybackiego Mazanów i gościnnie w czacie Robert Wawręty z Towarzystwa na Rzecz Ziemi, który jest między innymi naszym ekspertem właśnie od przepisów prawa związanego z ochroną wód i ochroną rzecznej przyrody, która niestety to też jest wynik, jakby konstatacja tych wszystkich trzech raportów przyrody, która nie jest wystarczająco chroniona. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za przybycie. Wszystkie materiały znajdą Państwo na stronie pod linkami, które podałam. Dziękuję Wam za udział w webinarium, które było zorganizowane wspólnie przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi i Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot. Dziękuję, dobranoc i do zobaczenia na kolejnym webinarium.